Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jeszcze jedna partia z Oslo w turnieju, który wygrał Jan Krzysztof Duda. Otóż Mamediarow spotkał się w ostatniej partii w meczu z Karlsenem, no i rozgromił gościa. No, co tu dużo mówić, wygrał ten mecz z Magnusem, dzięki czemu też ułatwiło to Jankowi zdobycie pierwszego miejsca. Nie ukrywajmy tego, ale taki jest sport. No, i tutaj Mamediarow, jak wiemy, jest takim zawodnikiem grającym bardzo ostro w szachy a w tym pojedynku w tej partii pokażę wam jak potrafi grać też dobrze, spokojnie, w sposób wyważony, ale też oczywiście nieco agresywny. Przejdźmy już do rzeczy. Otóż Mamedyarov rozpoczął ruchem d4. Magnus skoczek f 6 c4, g6. W ogóle Magnus w tym turnieju chyba nie był w najlepszej dyspozycji, tak mi się wydaje. Zresztą no mistrz świata wiadomo nie może cały czas grać na full. Goniec g7. No właśnie, obronę królewsko-indyjską tutaj sobie zagrywa Mistrz świata. G3 nastąpiło e, i w tym momencie e, ruch C5. E, po tym posunięciu bardzo często widuje się posunięcie D5, ale mamy z zbił na C5, i powiem wam, nie jest to najlepsze zagranie raczej. Białym. To znaczy, nie jest to błąd, żeby była jasność, ale. To, jakby powiedz, powiedzmy, trochę ułatwia grę czarnym. Można na przykład zagrać skoczek A6, zbić tutaj. Hetman A5 też się widuje, i tak zagrywa Magnus. Goniec G2, i Hetman zbija na C5. Okazuje się, że Hetman może zbić za chwilę pionka, ale czy ten pionek nie jest przypadkiem nieco zatruty? Zobaczcie, biały grają goniec D2. Jakie sprytne posunięcie, sprytna pułapeczka. Otóż okazuje się, że bicie na C4. No nie jest najlepsze. Zdecydowanie nie jest najlepsze, jest błędem. A jak to wykorzystać w tym momencie? E, można sobie zatrzymać materiał i poszukać opcji. Otóż ten ruch to skoczek D5. I jakbyśmy tutaj skoczkiem wybili na D5, to wierzę C1. Koniec partii. Ginie Hetman. Tu Hetman na C7 prawdopodobnie trzeba grać. Ale to jest już partia przegrana mimo wszystko. Jeszcze w tym układzie, jakby tutaj zamiast bicia na d5 mógłby zagrać skoczek na a6, by pilnować pola c7. No to teraz goniec c3. Koncepcja się nieco zmienia. Mocny nacisk na punkt f6. I teraz o co tu chodzi? Powiedzmy, jakby na przykład czarne zagrały d6. Wieża c1, jeszcze zwlekamy z wybiciem, czekamy bardzo mocno, związanie bardzo nieprzyjemne. Na przykład hetman b5, hetman musi zejść z związania, nie ma innej opcji. A4, gonimy go jeszcze mocniej, spychamy na bardzo złą pozycję na d7, no i teraz moglibyśmy zbić na f6. Jak zbija pionek, super, skoczek jest świetny w centrum. Jak zbija goniec, zbijamy i na przykład skoczek h3. Pozycja białych bez pionka jest fantastyczna. Uważam, że jest świetna, dlatego że skoczek za chwilę wejdzie na F4, za chwilę wejdzie na D5 aktywnie. Szybka roszada, E4 podparcie, B4 jakaś tam miazga. Skoczek też nieaktywny, więc tutaj chodzi głównie o inicjatywę. A czołówka Światowa uwielbia grać z inicjatywą. No więc koniec D2, pionek zatruty. Bardzo ciekawy motyw zresztą w tym momencie tutaj Magnus yy, zrobił roszadę. Białe zagrały wieża C1. Zobaczcie, jak tutaj mamy długo zwleka z zakończeniem rozwoju. D6. Posunięcie B3 teraz na spokojnie, broni pionka. Skoczek C6, wyprowadzenie. Skoczek F3 również do góry. I Hetman H5. No, ten ruch nie jest raczej najlepszy. Ten Hetman oczywiście tu się fajnie y, zgrywa z gońcem i ze skoczkiem, ale jakby była roszada. A tej roszady nie ma. Y, można byłoby teraz uderzyć y, czarnymi. Takie posunięcie. Bardzo dobry ruch mógłby nastąpić. D5. No, dziwne, że zawodnik tej klasy takiego ruchu nie wykonuje, ale to są tylko ludzie. Pamiętajmy, stokwisz bezlitosny, ale chodzi o to, że jak tutaj jest wybicie, tu jest wybicie, to jest totalne wyrównanie. I czarne mają swobodę gry figurami. Ruszada zrobiona, wieże wchodzą na wolne linie. Prosta sprawa. Tu się tego w ogóle nie obawiamy związania. Nic tu się nie dzieje. No ale. Hetman H5. No i w tym momencie H3 żeby zagrać g4. Dlaczego by nie? Król jeszcze się nie zroszował, więc gramy. H6 nastąpiło. G4 Hetman wrócił na to samo miejsce. Goniec zaatakował Hetman a5 i Hetman d2. Tak, nie brawo trochę mistrz świata sobie gra tę partyjkę. Tutaj zwróćcie uwagę, że białe świetnie się skoordynowały, przy okazji jeszcze grozi bicie na h6. H5 G5 zdecydowanie, skoczek D7 powrót. Ważne jest to, że jak skoczki gdzieś tam sobie wejdą, to my, białymi, mamy zawsze szansę je przegonić. To jest bardzo ważny element, żeby nie puścić tu jakiegoś słabego pola. Skoczek zagrał na D5. Propozycja wymiany Hetmanów. No. Magnus tego nie zrobił. Magnus zagrał hetmanem na D8. To jest taki przerost ambicji, można by powiedzieć. Znaczy, nie wiem, ciężko mi ocenić, ale wymiana byłaby tutaj trochę lepsza w tym układzie, ale kto by chciał grać taką pozycję czarnymi? Białe mają po prostu tutaj fantastyczne siekacze, skoczki w gotowości, roszada. Proste gra mi w każdym razie. No myślę, że Magnus po prostu nie chciał tego układu grać. Wolał zachować hetmany i dostać trochę gorszą pozycję. Tak mi się wydaje. Jeżeli na przykład jeszcze by nastąpiło E6 w tym momencie, a no to ten ruch jest zdecydowanie błędny, dlatego że wymiana. Skoczek C7, wieża B8 i zbijamy na 7 wieża zginie. To znaczy jakość, ale to jest bardzo oczywiście dużo. No dobra, lecimy dalej. Hetman zagrał jednak w partii na D8, na co mamy diarow, skoczek D4. Tutaj zdecydowanie krótka roszada by załatwiała sprawę, to znaczy. Dałoby to bardzo dobrą pozycję białymi po prostu czyli koniec rozwoju. Ale jak to ma Mediar w ostrym stylu, próbuje jednak coś tutaj jeszcze uzyskać. Skoczek D4, skoczek C5. No i ten ruch powoduje, że jest bicie na C6 bicie i co dalej? Oczywiście, skoczek B4. Podwójny atak na pionka, powoduje to, że ten pionek za chwilę jest do wzięcia. Hetman. C7, no i goniec zbija, bierze B8, i goniec wraca. Oczywiście na szczęście skoczek broniony, za chwilę wskakuje na aktywną pozycję A5, no i skoczek D5. Hetman A7 nastąpiło. Ok, w tym układzie na szczęście, nareszcie można powiedzieć, jest troszada. No i tak zobaczcie, że pionek więcej u białych, żadnych problemów tak naprawdę. Trzeba czasem tylko uważać na przełomy, ale to jest wszystko pod kontrolą, bo b 4 jest za zanadrzu. Wszystko pięknie się trzyma, to, że te piole są trochę rozwalone przy królu, nie ma najmniejszego znaczenia, nawet dobrze ten pionek G5 stoi. No tutaj czarne nie są w stanie jakoś zagrozić specjalnie białym. Goniec zagrywa na E6. No to co? Wprowadzamy kolejną figurę do gry, wieża wzmacnia tutaj opcje. No i Magnus nie wytrzymuje powiedzmy, no nie wiem, ciężko, ciężko doradzić jak tu grać czarnymi, nie podoba mi się pozycja, jest po prostu wybicie. No i tutaj wybicie pionkiem, czy wybicie gońcem, co jest lepsze? Otóż jedna i druga opcja jest tak naprawdę dobra. Można oczywiście wybić. To się wiąże z tym, że jest goniec otwarty, ale Mamedyarov zbił pionkiem. Dlaczego? Raz, że utrudnia zagranie na przykład pionkiem e, bo zawsze tutaj wybijemy i się otwiera kolejna linia, a dwa, że wzmocnił się nacisk na skoczka c5. No i w tym układzie tutaj będzie to tak naciskane mocno. Wieża b4, wieża c2 na c8 i zdwojenie wierz na linii c. Mocny nacisk oczywiście. Goniec E5, ruch jak ruch, coś grać trzeba, bierze C4, propo, propozycja wymiany, Hetman B6, mamy Diarow wybił, no Hetman nie wybija, no bo tutaj wybicie i zawsze mamy bierze C4 i męczymy te, tego piątka, więc teraz zbicie, bierze C4 i goniec na C3. No dobrze, Hetman C2 grać musi. Ta wieża tu jest bezpieczna, tu się wszystko fajnie fajnie trzyma i układa. Hetman zagrywa na A5 z obroną, no i teraz goniec zagrywa na E4. Nie można bić, jasna sprawa. Teraz król zagrywa na H7, goniec F3. Dlaczego goniec F3? Otóż grozi bicie na H5. Widzimy związanie, jest związanie. Król wrócił na G8, goniec znowu na E4, król H7. Goniec F3, król G8. Widzimy, że Magnus z pocałowaniem ręki tutaj remis chciałby w tej pozycji. No ale Mamediarow na szczęście nie chce remisu i gra król G2. Sprawdzał go po prostu. To też jest dobry motyw, żeby sprawdzić jak przeciwnik reaguje, gdy mamy względnie taką stabilną pozycję i powtarzamy ruchy. To jest ciekawy myk taki psychologiczny powiedzmy. Wieża A8. No i teraz po wieża A8 następuje konkrecik. Konkret, nie konkrecik. Bidzie na C5. Bidzie na C5. Pamiętajmy, że przy różnopolowych gońcach może być różnie, może być często remis, ale są jeszcze figury ciężkie. W tym wypadku d6, zdecydowanie d6, atakujemy wieżę. No i teraz Magnus podejmuje ciekawą decyzję, znaczy ciekawą, ciekawą złą decyzję. Nie wiem dlaczego w sumie, w ogóle silnik też mówi, że tak grać niby trzeba, nie mam pojęcia dlaczego. Otóż zbija piorka. Jakby wieża zagrała na a7, byśmy zbili tutaj, wieża by zbiła i można na przykład tutaj podeprzeć pionka, ale też bardzo ciekawy ruch a4, powodujący to, że mamy tutaj wolniaka. Ze słabości zrobił się bardzo silny pionek, zbicie, przegrywa bo hetman c3, zdobywamy po prostu figurę. I myślę, że ten układ Magnusowi się bardzo, bardzo nie podobał, dlatego że czarne kompletnie nie mają jak grać aktywnie, a białe spokojnie mogą swoje plany realizować. Wolny pionek, bezpieczny król, to wystarczy. Takiemu zawodnikowi jak Momediarow, żeby te pozycje wycisnąć. No i prawdopodobnie dlatego też decyzja o wzięciu pionka i zaostrzeniu pozycji, niby tak, tak, na A8. Król G1 na spokojnie. No i tutaj na przykład goniec D4. Można było coś tam próbować szarpać, rzeźbić, nie wiem w sumie, ale D5. D5 jest to ruch niestety bardzo słaby, przegrywający. Nie wiem, Magnus jakiś tutaj, no słabo trochę rozegrał partię, trzeba przyznać. To widać po ruchach. Wieża C5, D4. Hetman D3. No tutaj się nastawiamy na jakieś takie opcje. Na pewno. Hetman wziął i Hetman F3, przepraszam, nie Hetman F3, że C8, krucha 7 i Hetman F3. Poddał się Magnus. Z prostego powodu. Tutaj grozi na F7, grozi na F6 i opcja mata, więc nie ma tutaj ratunku czarnymi. No cóż, Mamediarow wygrał mecz z Karsenem. Dał temu. Zwycięstwu Szansę Jankowi na pierwsze miejsce i tak się też stało. No ale Mistrz Świata też ma potknięcia, oczywiście, a pamiętajmy, że Mamediarow to nie jest słaby zawodnik. Dzięki serdecznie za uwagę. Turniej w Oslo zamykamy, no i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, cześć!